pokój Antka. Antek ma 5 lat i bardzo czytelnie dał nam do zrozumienia, o jakim pokoju marzy. Na dużym spontanie stworzyliśmy z Adasiem heksagonalny stolik, taki spontaniczny design. Bardzo fajnie to wyszło, po prostu połączyliśmy te trzy formy i zrobiliśmy z tego stoliko, krzesełko, zabawkę. Tak naprawdę te panele heksagonalne ze sklejki są przeznaczone jako dekoracja ścienna. U nas we fragmencie, ale oczywiście mogą być na całych ścianach i to bardzo fajnie wygląda, ponieważ one są zróżnicowane, jeżeli chodzi o głębokość, więc dodatkowo mamy tutaj efekt 3D. Charakterystyczne usłojenie, te paseczki, wynikają z tego, że są to warstwy sklejki różnego gatunku drzew, bo jest to i sosna, i drzewa liściaste, co daje dodatkowy, bardzo ciekawy, unikatowy efekt wizualny. Zależało nam na tym, żeby tutaj, w tym kąciku, stworzyć miejsce na parkowanie samochodów i na zabawę. Można sobie tutaj jeździć, bawić się, sam kształt jest idealny do pokoju dziecięcego. Umieściliśmy te kolekcje ścienne wyżej troszeczkę, tak żeby jeszcze tu w przyszłości mogło się zmieścić jakiś mebelek. Są bardzo ekologiczne w duchu zero waste i upcycling, dlatego że powstają z odpadów, z odrzutów. Przy produkcji różnych elementów ze sklejki powstają warstwy i z nich są produkowane różne kształty, tutaj akurat heksagonalne, ale są też różne inne, w różnej kolorystyce. Można wybrać barwione, laminowane sklejki. Sklejka bardzo modny i w trendach element wykończenia i meblarskiego, i wnętrz. Te panele krawędziowe w kształcie heksagonu to kolekcja Edge. Marka jako sklejka, firma Global Wood. Na program Szybkie Metamorfozy zaprasza Biuro Styl, producent blatów oraz właściciel marki Global Wood i Art Parrot. Na program zaprasza sponsor, firma Stegu, producent paneli tapicerowanych Molis. Antek obija się o drewniane zagłówki tego łóżka. I tu z pomocą przychodzą tapicerowane panele, które idealnie dopasowaliśmy wymiarowo tutaj, ponieważ to jest 30x30, więc mieści się między krawędzią a materacem. Jest mięciutko, przy okazji jest kolor, fajny taki jeansowy niebieski. Zagłówek, ten za głową, chcieliśmy, żeby trochę tak przypominał to, co dzieje się na tapecie, więc mamy kółeczko i rąby w troszeczkę innych kolorach. Wszystko oczywiście pasuje do tapety. Spokojnie można powiedzieć, że zastosowanie takich tapicerowanych zagłówków to jest DIY, dlatego że są bardzo proste w zastosowaniu. Bez fachowca możemy sami je zamontować, czy za pomocą rzepu, kleju, czy taśmy dwustronnej na ścianę, czy na mebel. Firma Stegu w swojej ofercie ma bardzo dużą gamę figur Molis. Oprócz kół, rąbów, kwadratów, trójkątów,
pojawiły się te teraz bardzo modne płotki, tapicerowane zagłówki, oprócz takiej czysto dekoracyjnej funkcji, mają też właściwości ocieplające ściany, chłodne ściany i wygłuszające pomieszczenia. Jest pewna zasada, którą warto się kierować przy wyborze koloru we wnętrzach. Jeżeli we wnętrzu na małym bądź większym fragmencie, tak jak tutaj na całej ścianie, znajduje się tapeta, to kolor reszty ścian trzeba wybrać z tej tapety. Po prostu. Nieważne, czy to jest pokój dziecięcy, czy to jest każde inne wnętrze. Dobrze jest też pamiętać, żeby wybrać jeden kolor główny i jeden lub dwa dodatkowe. Jeżeli malujemy wszystkie ściany, większość ścian, to warto wybrać kolor bardziej neutralny, delikatny i nazwijmy go kolorem tła. Jeżeli chcemy, żeby uzyskać efekt mocniejszego akcentu, wtedy możemy się odważyć na wybór mocniejszego koloru. Na przykład w tym pokoju, gdzie tapeta jest kolorowa, ale te kolory są jednak stonowane, zależało nam na tym, żeby pojawił się kolor żółty, bo taka była prośba naszego małego Antka. I ten żółty tutaj jest w postaci koloru takiego musztardowego, w postaci trochę bardziej cytrynowego, ale on jest na tle neutralnym szarym. Wybraliśmy kolor szaro-beżowy, tak żeby pasował do różnych dodatków i to jest kolor na wszystkich ścianach. I on spodobał, że zrobiło się bardzo przytulnie. Jest to kolor C58 Magnat. Sufit jest oczywiście biały. Farby magnat, ceramik, plamoodporne, co się oczywiście świetnie sprawdzi w pokojach dziecięcych i nie tylko. Farby plamoodporne, które można zmywać, szorować, intensywnie użytkować. Na program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Antoni sam wybrał kontakty, kontakt Simon, czarne. Może sobie sam włączać i wyłączać światło. Natomiast obrazki nad łóżkiem wygenerowała sztuczna inteligencja AI, firma MyMuse, gdzie wybraliśmy kolorystykę, wybraliśmy temat, ona wygenerowała kilka obrazków i wybraliśmy te, które świetnie tutaj pasują. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Czekamy na naszego klienta Antoniego. Mam nadzieję, że będzie zadowolony. Zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Pokój jest dosyć duży i foremny, więc łatwo było zmieścić duże łóżko. Taka była potrzeba, żeby 5-letni Antoni mógł tutaj spać czasami z mamą. Biurko też całkiem spore, ponieważ on bardzo lubi rysować. Przechowywanie zabawek, oczywiście samochody, zabawa samochodami i tapeta. Od tego się wszystko zaczęło. Ona narzuca tutaj styl i klimat. Ona wprowadza w bajkowy świat Antka.
Na program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Na program zaprasza sponsor, firma Stegu, producent paneli tapicerowanych Molis. Na program Szybkie Metamorfozy zaprasza Biuro Styl, producent blatów oraz właściciel marki Global Wood i Art Palette.